pan Zbigniew Konik. Bardzo wszystkich proszę o powstanie. Nie przesadzaj. Panie Wojewoda, zapraszamy tutaj na chwileczkę, na momencik pod stół prezydialny. Tak. Chcieliby się przywitać. Dzień dobry. Może ja przywitam się. Bardzo prosimy się. Przywitanie. To od tej strony zacznę. Jeszcze raz kłaniam się. Pan starosta tutaj podpowiedział, a pan wojewoda dyplomatyczny. To się wita się wszystkim oficznymi. Myślę, że wszyscy internauci też nas oglądają. To jest naprawdę ważna dla nas i bardzo miła sprawa, że akurat człowiek z Ponidzia. I to jest dla nas bardzo przyjemne. Mamę muszę przywitać. Nie, już, go, już za stół jako radnego nie puścimy. Przykro pani Teresie. Jeszcze raz. Panie wojewodo, zapraszamy tutaj do nas. Proszę się tutaj pokazać jeszcze. No niestety nie wpuścimy już tak. Szanowny panie wojewodo, drodzy zabrani. Nawet stołek byście zabrali. Tak, zabraliśmy. Jeszcze raz, szanowny panie wojewodo, drodzy zebrani. Cytując tą łacińską sentencję, ja jako pierwszy wśród równych mam tą ogromną przyjemność w imieniu własnym i wszystkich zebranych tutaj złożyć panu serdeczne gratulacje z objęcia właśnie tego zaszczytnego tytułu i urzędu wojewody świętokrzyskiego oraz podziękować bardzo serdecznie za pracę w Radzie Powiatu Pińczowskiego. Pański dorobek, doświadczenie dobitnie świadczą, że zaszczytne wyróżnienie jest wyrazem zaufania, zaangażowania i skuteczności pana działania. Jest pan mieszkańcem powiatu pińczowskiego, a wywodzi się pan spośród nas, radnych powiatowych. Pracował pan w tej radzie 17 lat, kupę czasu, jak to mówią. Od 2006 roku do 2018 roku był pan przewodniczącym Komisji Zdrowia. W tym czasie dał się pan poznać jako samorządowiec krwi i kości. Potrafił pan walczyć o sprawy służby zdrowia jak mało kto. Już z deklaracji medialnych wiemy, że jako wojewoda za swój priorytet przyjął pan, aby południe województwa miało lepszy dostęp do świadczeń medycznych. To słychać już? Tak, słychać. Szanowni Państwo, nie traktuję tej dzisiejszej uroczystości jako pożegnania, jedynie jako podziękowanie i po prostu rozpoczęcie naszej wspólnej, owocnej współpracy na przyszłość. Panie wojewodo, niech te skromne podarunki, które pan oczywiście od nas otrzyma, pobudzą pana wrażliwą duszę do skutecznych działań na rzecz rozwoju naszego województwa świętokrzyskiego. W chwilach trudnych proszę po nie sięgnąć i wyobrazić sobie, że jest taki urokliwy powiat w tym województwie, gdzie mieszkają cudowni, pracowici ludzie, życzliwi, o gorących sercach, którzy wspierają i życzą wszelkiej pomyślności. Ponadto proszę przyjąć życzenia dużo zdrowia, sukcesu oraz osobistej satysfakcji na tym pełnym wyzwań i obowiązków urzędu. Dziękuję bardzo. Może tak krótkie zdjęcie.
Chodźcie, kochani, tutaj. To jest nasz człowiek. Zapraszam tutaj. Liczyłem jeszcze na wierzch, bo przewodniczący tu... Ale uskuteczniam, ale no nie dorównam jednak. Nie. Panie wojewodo, a właściwie Zbyszku, tam się złożyło, że przez te 17 lat... Słucham cię, Zbyszku. Tak. Zawsze zabierałem jako głos drugi, bo tam punkt zapytania, interpelacje radnych. Najpierw był głos doktora Koniusza, który mnie nieźle zawsze podekscytował, a potem była ta odpowiedź. Teraz czuję pewną tremę, ponieważ mówię pierwszy i dobrze, że mam ten list gratulacyjny od wszystkich radnych powiatu i nie tylko, bo tu się podpisywało bardzo wiele osób i pozwolę go sobie odczytać. List gratulacyjny dla pana Zbigniewa Koniusza. Z okazji powołania na Urząd Wojewody Świętokrzyskiego składamy panu serdeczne gratulacje. To wielkie wyróżnienie, które stało się pana udziałem, jak również prestiżem i nobilitacją dla całego powiatu pińczowskiego. Niezmiernie cieszymy się, że pana praca i zaangażowanie społeczne zostały dostrzeżone i docenione w tak zaszczytny sposób. Jednocześnie przekonani jesteśmy, że postawione przed panem nowe wyzwania pozwolą na osiągnięcie kolejnych sukcesów, z których dumny będzie już nie tylko powiat, a cały region świętokrzyski. W tej szczególnej chwili składamy panu najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji spełnionych obowiązków. Życzymy także dobrego zdrowia i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudów i wyzwań. Niech każdego dnia towarzyszy panu radość i poczucie zadowolenia z dobrze wykonanej pracy dla dobra mieszkańców całego województwa. Z wyrazami najgłębszego uznania i nadzieją na dobrą i efektywną współpracę, no nie wiem, 100-150 osób się tu podpisało. Brawa dla pana wojewody. Nie rozpieszczajcie mnie, tak, bo będę przyjeżdżał ponownie, także... Odbieram. A ten Graberton ostatnio dostał minister rolnictwa i chyba już więcej nikt nie dostanie, oprócz wojewody. A to w czasie podróży służbowych, których będzie na pewno dużo po całej Polsce, Warszawy, żeby przypominało, jak wygląda poniżej. Słuchajcie, poniżej to mam w sercu, jeszcze także... Widzę, że tu chyba kolega Jurek Mucha też dwa słowa. Tak poznawczym człowieku przejąłem tą funkcję i myślę, że dalej ta współpraca będzie się znaczyła. Jakaś i życzę dużo zdrowia i dużo sukcesów na nowym stanowisku pracy. Dziękuję. Myślę, że służba zdrowia będzie mieć zdrowie. Tak myślę. No, starosto też chcę podziękować, pogratulować, nie pożegnać. W związku z nominacją na stanowisko wojewody świętokrzyskiego... To się popłaczę w końcu. No trzeba. Jest nam niezmiernie miło, że przez tyle lat miałyśmy okazję współpracować z taką osobowością. Wierzymy, że nowa sytuacja pozwoli pozostać pana sobą. Mamy nadzieję, że nasza znajomość pozostanie w dalszej przyjaźni. Z całego serca gratulujemy, życzymy wytrwałości i sukcesów. Na koniec, cytując Jana Pawła II, droga do celu to nie połowa przyjemności, a cała przyjemność. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego. Tak, lekarzem zostaje pan dla nas przede wszystkim. Dziękuję. Na pamiątkę. Tak. Na pamiątkę. Nie chcę mówić, czy to był pomysł. No pewnie nie był, zobaczcie. Nie będę donosił. Czy pozwolicie, najchętniej bym krawat zdjął, bo przez te lata bez krawata tutaj byłem. No taka mała dygresja. No ciężko się przyzwyczaić chodzić w nim, ale powiedzieli, że to jest atrybut wojewody, bez tego mnie nie puszczą. Tak powiem pół żartem, pół serio. No jadąc, wczoraj byłem w KPRM-ie w Warszawie u pana premiera
legitymuje się dowodem, bo okazuje się, że trzeba mieć legitymację, ale ich nie ma jeszcze i ten no, chyba bez krawata bym nie wszedł. Ale to jeszcze powiem taką rzecz. Jak Pan Bóg się chce z nas pośmiać, to powie, zaplanuj sobie życie. Także u mnie się to bardzo sprawdziło. Pretendowałem o bardzo fajne stanowisko, czyli chciałem być posłem, zostałem wojewodą. Jak się to stało, do końca nie wiem, ale jestem nim i to już na pewno nie ulega wątpliwości, bo nie zostałem odwołany. Także powiem Wam tak, no 17 lat to jest bardzo długi okres czasu. Ta praca tutaj wiele mnie nauczyła. Przede wszystkim cierpliwości, takiego spokoju i pokory. No niestety i tu podejmujemy duże, ciężkie decyzje czasami. Jako wojewoda jest może tylko większe spektrum tych decyzji, ale ciężar gatunkowy jest wszędzie taki sam. Wszędzie za decyzją to są ludzie. I myślę, że tego się nauczyłem, że wrażliwość na ludzi jest chyba najważniejszą. I dla mnie, tak jak zauważyliście tutaj, nie liczy się kto z jakiej strony pochodzi, jaką ma legitymację, jaka była jego droga. Liczy się człowiek. Człowiek, czyli albo on jest dobrym człowiekiem, albo niedobrym, albo chce coś robić, albo nie chce coś robić. I to jest mój drogowskaz na następne lata. To prawda, że Świętokrzyskie mi leży w sercu i będę się nim podpierał zawsze, bo wierzcie mi, pracy jest bardzo dużo. Medycyna na pierwszym miejscu, czyli południe województwa. Powtarzam to jak mantrę na każdym spotkaniu, że ta neurologia nam się tu należy. Myślę, że podzielacie mój pogląd. Mogą się spierać, czy to Pińczów, czy Busku, aczkolwiek lepszego miejsca nie znajdują. Ja cóż, no tak, wręczam ostatnio tych medali Gravertonów i tam jest fajnie, bo jest upisane. Teraz podpieram się trochę kancelarią swoją, przygotowują przemówienia, bo jest naprawdę bardzo dużo. Ale tak jeszcze wracając do pracy w Radzie, no tego miejsca mi brakuje, bo mimo wszystko było to miejsce spokojniejsze. Wiecie, nigdy o taki zaszczytny urząd się nie ubiegałem i jest to naprawdę przewrotność losu. Postaram się spełnić Wasze oczekiwania i oczekiwania no, całego Świętokrzyskiego, jak jest ich bardzo dużo, wierzcie mi. Mam tą świadomość, że tak, no, koniunktura jest w miarę dobra i nie dane jak wczoraj czy dzisiaj podpisywałem nasze drogi. Poszło to w takim raporcie zbiorczym, on liczy tam z 10 stron, taki format A2 chyba, bo to takie duże. Były nasze drogi. Także pilnuję tego i te drogi, no myślę, że będą realizowane. No pytałem, jaki jest sposób naboru. No w zasadzie wszystkie wnioski, które są kierowane, one przechodzą. Są listy rezerwowe na czerwono tam pisane, ale też tam jakieś były. Także myślę, że moja osoba będzie dla Was takim pośrednikiem, bo czego oczekuję? To od każdego od Was szczególnie. No macie drogę otwartą. Urząd stoi otworem i myślę, że tylko dobre projekty przygotowywać, a ja postaram się, żeby one jak najszybciej, jak najfajniej były procedowane, żebyśmy no, wszyscy powiedzieli sobie kiedyś, że Ponidzie wzrosło przez ten czas, ale i Świętokrzyskie wzrosło przez ten czas. Także no nie chcę Was zanudzać, bo wiem, że obrady były dosyć długie, a ja dosyć późno tutaj do Was przyjechałem, ale najszybciej i to jeszcze przez Chmielnik Pierzchnicę, bo tędy się nie dało za szybko. Mam nadzieję, że nikomu nic nie jestem winien, w sensie jakichś przykrości czy czegokolwiek. Postaram się no, być normalnym człowiekiem, jeżeli będę wariował i będziecie to widzieć w telewizji czy w prasie, to mnie upomnijcie tak serdecznie. Także bardzo dziękuję Wam za ciepłe przyjęcie. No, gorące pożegnanie, ale no, nie do końca, tak jak sami powiedzieliście, nie do końca pożegnanie, tylko no, zaistniałem w innej sytuacji. Także bardzo Wam dziękuję i życzę dalszych sukcesów Wam wszystkim. Dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo. Może zanim zamknę obrady, postańmy no i tradycyjne polskie 100 lat dla pana wojewody. Dla naszego tutaj kolegi Zbyszka, który był tyle lat z nami. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Wysoka Rado, zamykam obrady Rady Powiatu. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. A bardzo szczególnie panu wojewodzie. Teraz jeszcze, proszę bardzo, tak. Następca, brawo. To jest pan Szczepan Górny. Będzie następną Zbyszka. Pochwalić też, korzystając, że Dom Pomocy Społecznej w Pińczynie został wczoraj jednym z trzech wyróżnionych na szczeblu województwa i otrzymaliśmy list gratulacyjny z rąk doradcy pana wojewody, ale w dniu dzisiejszym, tak, z podpisem pana wojewody, ale w dzisiejszym dniu już oficjalnie dostaliśmy